Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. W studiu ze mną dyrektor radia RDN ksiądz Piotr Adamczyk, który zmienił tylko miejsce z prowadzącego na miejsce gościa. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja bardzo cieszę się, że w końcu mogę z kimś porozmawiać na żywo w studiu, nie tylko przez telefon, ale myślę, że to tylko kwestia czasu. Mam nadzieję, że ta pandemia się skończy i będziemy mogli wrócić do normalności. Rzeczywiście te rozmowy na żywo są na pewno bardziej interaktywne. Choć utrzymujemy tę bezpieczną Oczywiście, odległość. Dokładnie tak. Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi. Zwykle o tej porze w Wielki Czwartek bierze ksiądz udział we mszy krzyżma świętego, która w tarnowskiej katedrze gromadzi kapłanów z całej diecezji. Kapłani odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. W tym roku z powodu epidemii koronawirusa nie jest to możliwe. Jak się ksiądz czuje, nie mogąc tak fizycznie uczestniczyć w tym wydarzeniu? To jest tak, że rzeczywiście dla msza święta krzyżma dla mnie zawsze była ważna, chociaż to też nie jest tak, że zawsze nie uczestniczyłem fizycznie, często też przez transmisję. I dobrze, że radio transmituje takie rzeczy. W tej mszy świętej i krzyżma, która jest też poświęceniem olejów katechumenów, olejów chorych, jest taki moment bardzo istotny i ważny, kiedy biskup pyta się nas, gdy przyjmowaliście kapłańskie święcenia, wobec biskupa i całego ludu Bożego wyraziliście gotowość przyjęcia święceń kapłańskich i wszystkich obowiązków, które są związane z kapłaństwem. W rocznicę, w którym Chrystus dał udział w swoim kapłaństwie apostołom, pytam każdego z was, czy chcesz odnowić te przyrzeczenia złożone w dniu święceń wobec biskupa i całego Bożego ludu. No i my odpowiadamy, chcę, aż 5 razy, a na końcu chcę z Bożą pomocą. Rzeczywiście dzisiaj tych pytań nie stawiamy, nie stawia biskup tak publicznie, ale zachęca nas do tego, byśmy sami odnowili te nasze zobowiązania. A myślę, że gdy się skończy epidemia, spotkamy się razem, by rzeczywiście z jeszcze większą siłą może odnowić przyrzeczenia. Natomiast myślę, że dzisiaj dla każdego z nas jest chyba jeszcze większy udział w samotności Pana Jezusa, bo On był też w pewnym momencie sam i przeżywał tę samotność, więc może i nam jest potrzebny taki czas, by odkryć na nowo, jaką wartość ma lud Boży. To jest też niesamowite, że to pytanie i te nasze zobowiązania są nie tylko wobec biskupa, ale całego Bożego ludu, bo my jesteśmy sługami ludu. To taki czas, kiedy szczególnie myśli się właśnie o swoich święceniach. Powie nam ksiądz, jak to było z powołaniem księdza, tak w kilku zdaniach. To takie intymne trochę wyznanie, ale myślę, że Wielki Czwartek jest takim dniem, kiedy ksiądz chyba szczególnie blisko jest myślami tego momentu w swoim życiu. Tak. Pierwsze myśli rodziły się wcześniej, bo gdzieś pod koniec podstawówki nawet chciałem wstąpić do Zgromadzenia Franciszkanów, iść do szkoły średniej. Czyli to nie było tak, że najpierw ksiądz marzył, żeby być strażakiem, policjantem, a później dopiero przyszła myśl o księdzu? Marzyłem, żeby być aktorem albo potem nauczycielem. To polonistyka, teatr, to była moja pasja. Wtedy pod koniec szkoły podstawowej rzeczywiście jakoś bardzo mocno myślałem, pewnie przez kontakty z franciszkanami o franciszkanach, ale moi rodzice byli bardzo mądrzy i powiedzieli mi nie. Chyba dobrze. I jak się kończyła szkoła średnia, to wcale nie myślałem o kapłaństwie. Zupełnie to było coś innego. Natomiast po maturze, rzeczywiście po maturze wróciło to z jakąś mocą i przyjechałem do Tarnowa zresztą. Nie da się przed tym uciec. Można, ale na pewno wtedy człowiek nie żyje w zgodzie z sobą. Ja jestem szczęśliwy, kiedy po raz pierwszy przekroczyłem próg seminarium. Tak to miejsce zostało na zawsze w sercu i tam to jest nasz wieczernik. I też dzisiaj bardzo was proszę o modlitwę i pozdrawiam wszystkich kleryków, alumnów, diakonów, wszystkich kapłanów, moich braci w kapłaństwie. To jest taki dzień refleksji, ale i radości. To bez wątpienia inny Wielki Czwartek, bez wątpienia inny Wielki Tydzień niż dotychczas. Pytanie, jak ten czas, ten niezwykły czas przeżyć dobrze? Papież Franciszek mówił, nie marnuj tych trudnych dni. Jak należy przeżywać te dni, żeby nie zostały zmarnowane? Myślę, że właśnie tak paradoksalnie w związku z obostrzeniami i z zachowaniem higieny i z tym, że my jesteśmy w domach, siłą rzeczy trzeba ten czas jakoś wypełnić dobrze, a ponieważ myśmy się nauczyli
przeżywać ten czas zewnętrznie, bo święta zawsze są związane w naszej kulturze z pewną zewnętrznością. One się wyrażają na zewnątrz. My chcemy wyrażać na zewnątrz to, co jest w naszym sercu. To właśnie ciemnice, groby pańskie, koszyk, święconka, palmy, adoracje, triduum paschalne, Wielki Piątek, Wielki Czwartek, umycie nóg. Tych gestów zewnętrznych było mnóstwo. Teraz ich nie ma. I myślę, że jest okazja, o tym mówił biskup od samego początku, biskup Andrzej Jerzy, biskup Tarnowski, jest okazja do tego, żeby uczynić dom takim kościołem. I myślę, że kiedy wczoraj prowadziłem tutaj nabożeństwo wieczorne, pojednania, jakoś bardzo pięknie mi się modliło z ludźmi. Zaskoczyła mnie jedna z radiosłuchaczy, która zadzwoniła zaraz po tym nabożeństwie z płaczem, ze wzruszeniem i dziękując właśnie za to, że możemy jako radio pomagać ludziom się modlić w tych dniach. I to jest też niesamowite, że myśmy zawsze wiedzieli, że to jest nasza misja radia. Tak zresztą zostało powołane, by towarzyszyć ludziom w tej drodze do Pana Boga. Ale w tym czasie rzeczywiście odkrywamy, jaką siłę ma radio w pomocy, by tego czasu nie zmarnować. No właśnie, tym bardziej, że to jest też czas, żeby zatęsknić za Panem Bogiem, o czym mówił ksiądz Grzegorz Krakowski, który był gościem wczorajszego programu Słowo za Słowo. Tej rozmowy warto posłuchać na rdn.pl. W tym głębszym przeżyciu wydarzeń Triduum Paschalnego oraz świąt właśnie pomoże ta specjalna ramówka Radia RDN. No i ciekawe propozycje programowe. To, co szczególnie zwróciło moją uwagę, to Zegar Męki Pańskiej. Dzięki tej propozycji będziemy mogli towarzyszyć przez całą dobę Panu Jezusowi w jego ostatnich 24 godzinach. Właśnie trzymam w ręku taką ciekawą karteczkę. Dzień i noc myśmy zapowiadali, bo ten pomysł zrodził się jeszcze zanim wybuchła pandemia. Razem z naszą reporterką, z Anią Szczepanek, która była u pasjonistów, przyniosła tę kartkę i pomyśleliśmy, że warto coś takiego zrobić, a w ogóle, kiedy wybuchła pandemia, to nasze prace zostały wzmożone, żeby rzeczywiście tę ramówkę uczynić taką drogą, gdzie możemy iść za Jezusem. Rzeczywiście, 24 godziny, o każdej pełnej godzinie, od 17 dzisiaj, możemy zatrzymać się w jakiejś tajemnicy, na chwilę. A możemy też na godzinę zatrzymać się. No właśnie, dzisiaj godzina 17, umycie nóg. No właśnie, którego nie ma w naszej liturgii, aczkolwiek zachęcam w domach właśnie. To jest gest, który pamiętam, że na rekolekcjach dla małżonków robił niesamowite wrażenie, kiedy poprosiłem, by w pokojach, i teraz uwaga, no mężczyzna umył nogi kobiecie, czyli mąż żonie, i to jeszcze przeszło, ale potem na odwrót, żona mężowi, no to widziałem, że pani... Konsternacja pewnie była. Ale kiedy potem dzieliły się panie tym doświadczeniem, to mówiły, że to jest coś niesamowitego. I naśladujemy w tym rzeczywiście miłość Pana Jezusa. I być może, że dzisiaj, kiedy nie mamy tego gestu w kościołach, to warto to zrobić w domu. O 17 rozpoczynamy Zegar Męki Pańskiej. To właśnie jest umycie nóg pod krwi. O 21:00, no i w zasadzie całą noc. Już przeżywaliśmy całą noc w zasadzie ekstremalną drogę krzyżową. Dzisiaj możemy kolejną noc poświęcić po to, żeby tę mękę z Panem Jezusem rzeczywiście przeżywać. Dokładnie, o każdej godzinie. Dzisiaj jeszcze po południu będzie taka piękna rozmowa, gdzie będę wytłumaczył, jak to zrobić, jak przeżywać. I polecam szczególnie taką godzinę nocną, trzecią. Tam mamy zaparcie Piotra, a potem jest cała godzina takiej adoracji, rozmyślania o męce Pana Jezusa. Jak będzie wyglądał Wielki Piątek na antenie? Przez cały dzień oczywiście trwa Zegar Męki Pańskiej, przedzielany różnego rodzaju rozmyślaniami pasyjnymi, muzyką pasyjną, więc ze spokojem. No a potem o 18:00, rano oczywiście jucznia, tak jak dzisiaj, o 8:00, a o 18:00 przeniesiemy się do katedry, by w łączności z wszystkimi kościołami w diecezji uczestniczyć w tym niezwykłym nabożeństwie tajemnicy krzyża i komunii duchowej. I tutaj zachęcam znowu do tego, by krzyż odsłonić, jeżeli mam zasłonięty, albo go zdjąć ze ściany i tak jak Jan Paweł II w ostatni Wielki Piątek swojego życia przytulić się do tego krzyża, dziękując po prostu za to, że Bóg nas zbawił. I Wielka Sobota. No właśnie, bo ona będzie inna, bo myśmy zawsze wędrowali do grobu,
wędrowaliśmy święcić pokarmy. I tutaj zachęta, przygotujmy koszyk, tak jak zawsze. Przygotujmy go, by on był, a głowa rodziny niech pobłogosławi, bo pamiętajmy, że my mamy moc błogosławieństwa. No właśnie, kiedy święcimy w domach te koszyczki? W sobotę czy w niedzielę? Myślę, że w niedzielę. W niedzielę rano przed śniadaniem. A w sobotę go przygotować ładnie. Zachęcam, są bardzo ciekawe programy, takie dwa bloki w sumie programów. Przed południem Ecce Homo, to jest rozmowa o obrazie brata Alberta, który był malowany przez całe życie. W 6 odcinkach można sobie jej wysłuchać, a po południu znowu jest rozmowa z kapelanem więzienia o tym, jak Boża łaska nie ma granic, dotyka każdego. Rozmowy o łasce darmo danej, tak dokładnie nazywają się te audycje. Dokładnie. No i oczywiście sobota się kończy wieczorem, o 20 rozpoczynamy już Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Ona się rozpocznie w tym roku wyjątkowo, tak samo jak dzisiaj wieczorem, bo dzisiaj biją dzwony, ale one zazwyczaj biły, gdy śpiewaliśmy chwała na wysokości Bogu, a z dekretem biskupa mają te dzwony być dłużej, około 15 minut na rozpoczęcie liturgii Wielkiego Czwartku i potem mają znowu zabić na rozpoczęcie Wigilii Paschalnej, około 20 właśnie, w całej diecezji, w tych pustych ulicach miasteczek i wsi będą brzmiały dzwony, które ogłaszają zwycięstwo. I też z tą nadzieją. My też z tej pandemii wyjdziemy. Nie pierwsza pandemia, nie pierwsza epidemia dotyka świat. Zawsze się z nim podnosiliśmy. I szczególnie o tym powinniśmy pamiętać w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, która jest tą niedzielą radości i nadziei. Tak, a w tych naszych modlitwach pamiętajmy o tych, którzy pracują, służą. Chodzi mi o lekarzy, o całą służbę zdrowia, o pielęgniarzy, o medyków, o sanitariuszy, o tych, którzy jeżdżą w pogotowiu, bo oni cały czas pracują. A ci, którzy pozostają w domach, mogą na bieżąco śledzić to, co proponujemy w ramówce na niedzielę Zmartwychwstania. Tutaj także ciekawe propozycje, na przykład Nie dotykaj mnie, obraz na Wielkanoc. Co tak, to takiego? Mamy kilka takich rozmów o obrazie, ponieważ obraz zawsze przykuwa naszą uwagę, więc stwierdziliśmy, że ponieważ teraz... Jesteśmy wzrokowcami, jak ten obraz przekażemy w radiu. Myślę, że siostry i panie, które znają się na sztuce, robią to w sposób genialny. Nie dotykaj mnie, to jest to, dlatego to jest rano, to jest pierwsze spotkanie Jezusa z Marią Magdaleną. Potem jest taki obraz Piękno zbawia świat, kiedy mamy ucieczkę uczniów do Emaus, więc te obrazy się będą przewijały. Mamy też wiosenne kolędowanie, czyli o śpiewach z Podlasia. Mamy Wielkanoc kiedyś i dziś. Chodzi o różnego rodzaju tradycje w całej Polsce. Jak to wygląda właśnie, żeby poznać przy okazji. No oczywiście mamy cały czas transmisję mszy świętych, bo to Zmartwychwstanie, trzy msze święte o 9, 10, 30. I w niedzielę, to jest wyjątek, w niedzielę nie wieczorem, a o 15:30 z Jasnej Góry będziemy transmitować mszę świętą i zaraz potem modlitwę różańcową właśnie z kaplicy jasnogórskiej. Będzie też taka piękna rozmowa, cuda dzieją się po cichu. Naprawdę warto. Zaczyna się to od takiego pięknego śmiechu Paulina, który też odkrywa, jak Pan Bóg działa czasami w cichości naszego serca, ale też i właśnie, że święta trwają 50 dni, czyli o sekwencji Wielkanocnej. O sekwencji Wielkanocnej i o tym, że święta zaczynają się w niedzielę Zmartwychwstania, kończą się w niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Trwają 50 dni rzeczywiście. To powiedzmy jeszcze krótko o poniedziałku wielkanocnym. A w poniedziałek mamy jeszcze oczywiście folkową listę przebojów, bo to jest ulubiony... Stały punkt, który musi być. Tak, koncert życzeń, kolejny stały punkt, który musi być, więc by być u was w domach. No, msze święte transmitowane oczywiście. Mamy też katechezy, pierwsza katecheza wiary, to znowu spotkanie przy grobie Piotra i Jana, bardzo ciekawa rozmowa. Zmartwychwstanie, początek nowego życia. To są takie krótkie 15-20-minutowe rozmowy, które mogą nas wprowadzić, albo po południu, przepraszam, wieczorem, ale no, tak to wyszło. Ciekawa rozmowa z Tomaszem Roszkiem, gdyby ktoś nie mógł spać późno, bo o 23 myślę, że ja sobie jeszcze ją pozwolę powtórzyć. Tak ta ramówce nam wyszła troszkę później. O nauce i wierze właśnie, jak to się spotyka. Tomasz Rożek to ten, który Sondę 2 prowadzi. Taki bardzo ciekawy człowiek, który dzieli się i próbuje dywagować, jak to zmartwychwstanie możemy odkryć w perspektywie wiary.
sporo ciekawych propozycji. Nie sposób pewnie zapamiętać, ale to wszystko jest na naszej stronie internetowej. Dokładnie. rdn.pl. Tam wchodzimy w zakładkę program i w tym zakładce program jest taka zakładka święta i tam po kolei od czwartku do poniedziałku mamy. Powtórzmy jeszcze na koniec plan transmisji, przynajmniej ten najbliższy, co dzisiaj, co jutro. Tak, dzisiaj o godzinie 18 transmitujemy, jesteśmy w Bazylice Katedralnej, jutro o 8 rano i też o 18 wieczorem właśnie, również drogi krzyżowe. Jeśli chodzi o dzieci drogę krzyżową swoją mają o godzinie, żebym teraz ja sam muszę znaleźć, 10.20, tak, w piątek wielki, a my o godzinie 15.15 dorośli, gorzkie żale w nocy, wszystkie trzy części, o 22 do 23 przez półtorej godziny, trzy części gorzki żali, no a w sobotę rano o 8 ciemna jucznia i o 20 przeniesiemy się znowu do Bazyliki Katedralnej, by razem świętować Zmartwychwstanie. No właśnie, zachęcamy Państwa do wspólnego świętowania, do słuchania transmisji, żeby nie zmarnować tego czasu, żeby godnie i dobrze przeżyć święta. Ksiądz Piotr Adamczyk, dyrektor Radia RDN, który z Państwem zostaje i tak jak cały tydzień będzie przybliżał razem z Pawłem liturgię Wielkiego Tygodnia w ciągu dalszym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże. Szczęść Boże.